Witajcie moi drodzy, chcę wam dzisiaj pokazać wyjątkowe zawody rzutowe o puchar monitora LG w Wielkiej Rybie. Skąd ten pomysł? Otóż stąd, że w naszym posiadaniu był 32-calowy monitor LG, który był używany bardzo sporadycznie. W pewnym momencie po uruchomieniu okazało się, że na matrycy pojawiły się paski. Serwis LG odmówił nam naprawy w ramach gwarancji, później dopiero zaproponował naprawę za 1400 zł, gdzie nowy monitor kosztował 1700. Co ciekawe, bardzo duża ciekawostka, fachowcy z serwisu LG stwierdzili usterkę tylko i wyłącznie na podstawie dokumentacji fotograficznej. Także gratuluję umiejętności. Cieszymy się, że mamy takich fachowców w polskich firmach. W związku z tym postanowiliśmy wykorzystać monitor w inny sposób. Dlatego prezentujemy wam wyjątkowe zawody rzutowe o puchar monitora LG w Wielkiej Rybie. Siemanko, dzisiaj robimy zawody rzutowe. Będziemy sprawdzać wytrzymałość wędki Blacketa Godzilli do 1 kg wyrzutu. Do tego użyjemy cegłówki o ciężarze 850 gram. A celem będzie ten oto piękny monitor LG 32 cale. Będziemy rzucać z odległości około 50 metrów. Kto wygra, ten zdobędzie wędkę spinningową Mikado. Przedstawię wam reguły. Rzucamy wszyscy po kolei. Kto trafi, ten przechodzi do kolejnej rundy. Jeżeli trafi tylko jedna osoba, ona wygrywa. Jeżeli nikt nie trafi, powtarzamy turę. Tomek. Jak ja bym się coś do mnie pociągnąłem czasu, już ten segment był o. Przymierzył. A teraz mamy Marcina, spinningista od wielu lat. Poszło. Aj, niestety nie trafiony. A teraz Filip, fiderowiec. Zobaczymy, jak pójdzie Filipowi. Poszło. Aj, prawie. A teraz Adrian, fiderowiec i spinningista w jednym. Poszło. Aj, chyba najbliżej. A teraz Łukasz Karpiarz. No ten powinien dobrze rzucać. Przecież tyle się narzucał wędką karpiową. Ale rzut. Ojej. Adrian. O, szybko. Patrz! Brawo! Witajcie moi drodzy, tak się składa, że akurat przypadkiem znaleźliśmy na magazynie jedną z wędek marki Westin i wpadł mi do głowy pewien pomysł, mianowicie pod filmem zostawiajcie propozycje, komentarze, w jaki sposób możemy się jej pozbyć, w jaki sposób możemy ją zutylizować, bo nie jest nam do niczego potrzebna. Najciekawsza propozycja zostanie wynagrodzona prezentem w postaci wędki w zależności od kategorii, jaką łowi osoba, która wygra. Zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do komentowania. Pomysł na zniszczenie wędki firmy Westin. Nam tutaj się ona nie przyda, a liczymy na waszą kreatywność. Pozdrawiam was serdecznie.